Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie a to nowy niesamowity snapshot w którym tak jak widzicie za mną pojawiło się coś nowego tak moi drodzy otóż jest to kowadło czyli nowo dodany przedmiot o którym zaraz wam powiem więcej informacji spójrzmy może najpierw sobie na ścianę aby zobaczyć jak takie kowadło wytworzyć co prezentuję wam w dosyć nowoczesny sposób jak dla prezentacji craftingu a więc tak 6 sztuk bloków żelaza Połączone to wszystko jednym żelazem, także dosyć ciężkie do wytworzenia, ale uważam, że, że warte wytworzenia, ponieważ zaraz dowiecie się, jakie superowe opcje takie kowadełko prezentuje. No cóż, może zacznijmy od tego, że kowadełko występuje w trzech formach: zwykłej, lekko zniszczonej, no i mocno zniszczonej. W zależności od tego, ile to kowadełku razy użyliśmy. Z każdym kolejnym użyciem ono po prostu się psuje. Ponadto, co jeszcze o kowadełku mogę powiedzieć? To na pewno to, zaraz tylko podniosę kowadełko, że prezentuje się ją w taki oto sposób i oddziaływuje na niegrawitację, ale myślę, że może to być w przyszłości usunięte, ponieważ może być to powodem, dzięki którym będziemy mogli z łatwością skopiować kowadełko wykorzystując błędy w grze. Tak mi się bynajmniej wydaje, ale przejdźmy do interfejsu kowadełka, który możemy otworzyć prawym przyciskiem myszy. E, tak to się wszystko prezentuje. No I do czego kowadełko służy? W kowadełku możemy łączyć dwa zwykłe bądź zensantowane przedmioty, bądź jeden zwykły, drugi zensantowany. E, no i naprawiać e, te dwa przedmioty, e, co tutaj jak sami widzicie wynosi sumę m, poziomów. Ponadto mogę edytować nazwę. M, Nazwę takiego narzędzia, ale to kosztuje aż 15 poziomów. Żeby cofnąć e, chęć edytowania tego e, miecza bądź elementu zbroi, musimy ponownie nadać pełną, oryginalną nazwę, i wtedy zmiana zostanie cofnięta. E, a więc, może na chwilę y, anuluję tą zmianę. E, I wstępnie jeszcze powiem o jednej rzeczy, że teraz dopiero co 5 zdobytych poziomów pojawia się dźwięk. Y, Dźwięk, który towarzyszy uzyskaniu nowym poziomom. Tak jak to słyszycie teraz. E, ja pozwolę sobie zwiększyć nieco mój poziom. No i dobra. I heja, e, ruszamy. E, także dwa miecze można łączyć. Przy czym, tak jak mówiłem, one się w całości naprawią. No i dodatkowo możemy zmienić nazwę. Nazwę sobie szybko zmienimy na nie wiem. E, super Miecz, chociażby takie proste. No, i, i e, teraz wystarczy tą broń wziąć, no i gotowe. Wszystko naprawione, i broń, jak widzicie, oryginalnie nazywa się Super Miecz. E, ponadto, tak jak mówiłem, możemy e, łączyć nawet enchantowane itemki, e, ale nie mogą one mieć takiego samego enchantingu, co, wa, co zaraz Wam zaprezentuję. Chociażby tu, dwie broni mają umiejętność Sharpness. E, no i takich mieczy nie możemy połączyć, jeżeli. Mamy na przykład sharpness 4 i sharpness 5, ponieważ maksymalny poziom wynoszenia sharpness wynosi 5, jeżeli jest nad poziom jakby 5, czyli maksymalnej liczby, takiej broni nie zenchantujemy. No i dodatkowo, jak widzicie, wynosi teraz tu 27 poziomów i enchanty z obu mieczy zostały połączone, przez co możemy stworzyć super miecz, no i dodatkowo go nazwać. No, i to chyba tyle. Jeszcze taka jedna mała uwaga e, odnośnie super, super, naprawdę super broni. E, dajmy sobie te dwa mieszki, bo one naprawdę są porządne. I dajmy zedytować. Jeżeli mm, suma obu broni, jaki element zmiany nazwy przekracza 50 poziom, takiej broni również nie ulepszymy. Także możemy to wszystko, jakby ulepszać, e, do, do 50 poziomu. No i cóż, to chyba tyle, jak widzicie. Łącząc to wszystko, ponownie otrzymamy super broń e, bądź, bądź super element zbroi, zależy co chcemy e, łączyć. No i przechodzimy teraz do kolejnych zmian, bo to tyle w kwestii kowadełka. Ok, a więc przechodzimy teraz do tych ostatnich, mniej ważnych opcji, e, czyli kolejna z nich, też dosyć fajna. Uruchamiana za pomocą przycisku F3 e, i H. Jest to opcja, dzięki której możemy zobaczyć za pomocą koordynatu F, w którą stronę świata patrzymy. Ponadto, włączając taką opcję i ją wyłączając, mamy możliwość e, zobaczenia, e, ile użyć dokładnie ma nasz miecz, ile maksymalnie możemy tego miecza używać, ile użyć nam pozostało. Wyłączamy to chyba ponownie, tak, klikając to, to F3 i H, i tak to działa. Naprawdę bardzo fajna zmiana. Ponadto, jeżeli chodzi o BACON Block, dajmy sobie jakieś ulepszenie, to będzie Jump Boost. No, Jump Boost. No i tutaj opcja dotyczy tego, że, że efekt, jaki otrzymujemy dzięki blokowi BACON, jest mniej natrętny wizualnie. Nie wiem o co chodzi, bynajmniej jakieś, jakieś ulepszenie graficzne, tak mi się wydaje. No i ostatnia taka zmiana za pomocą. Edytorów NBT możemy ustawić wielkość oraz czas wybuchu dla Creepera. No i cóż, moi drodzy, to chyba wszystko na dziś. Najciekawsza zmiana, oczywiście, kowadełko, które zapewne wniesie sporo do gry. No dobrze, moi drodzy, to wszystko na dziś. Miło, jakbyście pamiętali o łapce w górze, o łapce e, do góry, która strasznie mnie zmotywuje. No i cóż, pozostało mi się tylko pożegnać. A więc trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia.